3 tygodnie nie robi webinaru i... dzień dobry, witamy osoby, które dołączyły do nas na Click Meetingu. Przełączamy się także na transmisję na żywo na Facebooku. Idziemy. Tyle tej technologii, Sylwek. O jest, no tyle technologii. Dorota, dzień dobry, witamy. Fajnie, że piszesz, przynajmniej wiemy, że już nadajemy na żywo. Oczywiście jest dzisiejsze wydarzenie jak zawsze nagrywane i będzie certyfikat, ale to na koniec. Słuchajcie, dzisiaj taki powiększony zestaw męski, bo my tak stwierdziliśmy wspólnie, jako ta w sumie płeć słaba w tym zawodzie nauczycielskim, że pokażemy się, że też bywają nauczyciele. I od tego chciałem tak w sumie zacząć. Ja będę sobie podglądał tylko, czy wystartowaliśmy także na żywo. Jesteśmy i na Facebooku. Słuchajcie, panowie, dzisiaj będzie o pasjach i o tym, co wykonujemy, a mamy ze sobą dwóch anglistów, historyka. Łukasz, czego ty w ogóle uczysz? Łukasz, piłki naszej dzisiaj. Robi tyle rzeczy, że... Nie, ja wiem. Znam ten jeden przedmiot. Grafika w kryminalistyce, tak? Tak. Ja to w ogóle myślałem, że to jest zebranie młodych, przystojnych mężczyzn z wielkich miast. A tu jednak okazuje się, że webinar mamy robić, to wiesz. Dlatego jest. Natomiast zaczynam od tego, bo w sumie jesteśmy nauczycielami i w tym zawodzie jesteśmy w mniejszości, panowie. Stąd taki męski skład dzisiaj, wakacyjnie od razu. Darek, niestety żona go z domu wygoniła, więc przygarnąłem go do siebie na kanapę. Chłopaki mieli troszeczkę dalej, raczej Łukasz rodzi niebawem, więc nie mógł, a Jacek jest w tak zwanym RFN obecnie, czyli w zachodniopomorskim. Mamy tu jeszcze jednego gościa, który jest poza kadrem, przyszedł chyba się napić wody, ale też jest mężczyzną. Tak więc słuchaj, dzisiaj będzie o tym, że tak naprawdę szkoła to nie tylko gonienie za podstawą programową, a może jednak będziemy starali się was także zachęcić do tej dyskusji, ale przede wszystkim w szkole można realizować własne pasje i każdy z nas, oprócz uczenia swojego macierzystego przedmiotu, w tej szkole coś robi. I zaczniemy tak po kolei od Łukasza, który jest pierwszy. Każdy z nas dzisiaj opowie wam o tym, co poza uczeniem swojego przedmiotu w szkole robi i czy sprawia mu to frajdę i będziemy starali się was zachęcić może do tego, żeby na przykład wyjść poza swoją strefę komfortu i spróbować czegoś nowego. Ale to jakby każdy z panów opowie o sobie, tak więc jako pierwszy idzie Łukasz, a my się chowamy chwilowo, tak żeby nie zakłócać Łukaszowi tutaj wizji. Okej, dzień dobry, witajcie wszyscy. Mam nadzieję, że moja prezentacja jest widoczna, byście jeszcze powiedzieli chłopaki, czy jest widać, albo na czacie byście dali znak, czy rzeczywiście ona funkcjonuje i... Widać. W porządku. Słuchajcie, ja się nazywam Łukasz Gierek i tak naprawdę swoją prezentację trochę zacznę od zupełnie inaczej niż do tej pory te wszystkie, które prowadziłem. Urodziłem się 1 września i można powiedzieć, że jestem albo dzieckiem wojny, albo urodzonym nauczycielem, chyba trafiłem w to drugie, dlatego że jestem nauczycielem z zawodu i z pasji. Dzisiaj jestem w takiej specjalnej koszulce, jak widzicie, koszulce sportowej, ale to dlatego, że ta część prezentacji też jest związana trochę ze sportem, a uczę przedmiotów informatycznych zawodowych i przedmiotów mechatronicznych, takich dosyć dziwnych i różnych, także trochę różnorakich zajęć mam, ale wracając do tematu mojej prezentacji, chciałbym zacząć od tematyki związanej z rewolucjami, bo rewolucje są bardzo ważne, te, które są i jak pewnie wiecie, było 4 przemysłowe rewolucje. Pierwsza przemysłowa rewolucja rozpoczęła się w 1784 roku, następna była 100 lat temu, druga przemysłowa rewolucja, gdzie była między innymi elektryfikacja, następne 100 lat musieliśmy czekać na następną przemysłową rewolucję, gdzie była początkowa cyfryzacja, był to rok 1969 i w tej chwili funkcjonujemy w 4. przemysłowej rewolucji, u progu 4. Niektórzy mówią, że powoli nam się zaczyna 5. przemysłowa rewolucja, kiedy mamy IoT, kiedy mamy internet rzeczy, kiedy mamy różnorakie takie elementy technologiczne, które są w naszym życiu i których już tak naprawdę powoli nie dostrzegamy. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że zobaczcie, pomiędzy tymi 3 rewolucjami była przestrzeń 100 lat. Pomiędzy tą ostatnią, a tą obecną, dzisiejszą, którą mamy teraz, było tych lat raptem 50, czyli połowa tego czasu, a my jako nauczyciele musimy się do tego ostro przygotować.
Jak do tego możemy się przygotować? Zobaczcie, jak przygotowała się do tego motoryzacja. Samochód z 1910 roku i samochód koncepcyjny, czy samochód taki, który niedługo pojawi się na naszym rynku. Bezpieczeństwo samochodu, systemy ABS, ESP, systemy kontroli trakcji, poduszki powietrzne, wszystko to, co wiąże się z inteligentnymi samochodami i w porównaniu do tego, co było na początku, to jest tylko 100 lat całej motoryzacji, a zobaczcie, jaka jest duża różnica. To samo dzieje się w gabinecie dentystycznym. To są zdjęcia, które na sam widok delikatnie bolą, czyli gabinet dentystyczny z ubiegłego wieku i gabinet dentystyczny dzisiaj. Zobaczcie, jak wyglądało znieczulenie, wyrywanie zęba i jeszcze inne rzeczy. Nie chcielibyśmy się chyba przenieść do tamtych czasów i zobaczyć, jak ta historia wyglądała. Na szczęście ten rozwój tej całej techniki dentystycznej poszedł bardzo, bardzo do przodu, ale niestety rozwój edukacji nie poszedł aż tak do przodu, jakbyśmy chcieli i klasa z 1900 roku i klasa obecna tak naprawdę niczym się nie różni oprócz projektora multimedialnego i oprócz tego, że uczniowie mają trochę inny strój. Ja chciałbym to zmienić i chciałbym pokazać wam, jak ja to zmieniam i zmieniamy to w zespole szkół technicznych, czyli w mojej szkole, w której na co dzień pracuję. Jest takie pojęcie, które się nazywa Bring Your Own Device. Oznacza ono nic innego jak przynieś swoje urządzenie. Ja bym chciał sparafrazować to pojęcie i dorzucić tutaj takie hasełko, przynieś swoje urządzenie, wiedzę i umiejętności na temat tego urządzenia po to, aby je wykorzystać w szkole, bo zobaczcie, uczniowie, którzy idą do szkoły, mają swoją technologię w jednym paluszku, nie potrafią, nie umieją czytać, pisać, a nie ma problemu, żeby funkcjonowali z tabletem, czy odnajdowali jakieś swoje rzeczy na YouTubie, które ich interesują. Przychodzą do szkoły i nagle mają zderzenie z książkami, z nauczycielem, który czasami nie jest kreatywny. Czy jesteśmy gotowi na taką rewolucję w szkole? Ja wam gwarantuję, że wasi uczniowie są, że jeżeli do nich wyjdziecie frontem i pokażecie, że chcecie tej technologii trochę do swojej klasy wciągnąć, to oni wam bardzo chętnie pomogą i zrobią to naprawdę bezinteresownie. Do tego nam potrzebne jest takie pojęcie, żebyśmy poznali nauczania kognitywnego albo imersyjnego. Jest to bardzo proste pojęcie nauczania włączającego. Przykładem takiego nauczania są różnego rodzaju zestawy okularów, do których wchodzimy. To są okulary do VR-ów, do których wchodzimy do środka i nagle okazuje się, że możemy być w starożytnym Rzymie, albo możemy na przykład zwiedzać jakieś podwodne elementy flory i fauny w oceanie i jest to tak naprawdę na wyciągnięcie naszej ręki. Mamy do czynienia z pełną imersją, czyli takim nauczaniem wciągającym. Ja wychodzę z takiego założenia, że powinniśmy dać uczniom narzędzia i pozwolić im latać. Ja swoim uczniom daję narzędzia, często rzucam jakieś hasło, często rzucam pomysł, może byśmy coś zrobili, a co myślicie na temat tego, lub jeszcze innej koncepcji i zobaczcie, jak to wygląda w mojej szkole. Mówiłem o lataniu, moi uczniowie na moich zajęciach latają. Jak widzicie, tutaj są przykłady, jak lewitują w klasie, jak walczą sami ze sobą i to są zajęcia kreatywne, które wrzuciłem do tworzenia stron internetowych, bo takiego przedmiotu uczę. Tam mam taki mały dział grafiki, ale dlaczego mam mówić o grafice wektorowej albo robić jakieś logotypy czy jakieś inne rzeczy, gdzie mogą dowiedzieć się wszystkiego z internetu albo wykorzystać generatory logotypów, skoro możemy zrobić dużo fajniejsze zajęcia i tak naprawdę ja rzucam pomysł, oni idą z tym pomysłem dalej, zaczynają kombinować, zaczynają na moich lekcjach fruwać i zaczynają spełniać swoje pasje. Ale to spełnienie pasji to nie tylko takie zajęcia kreatywne, bo takie zajęcia możemy też wykorzystać chociażby ze Skype'em, gdzie akurat tutaj jest przykład lekcji, które są prowadzone z moimi uczniami, robimy wirtualne wycieczki, robimy tutaj lekcje z VR-ami na temat zespołu Aspergera chociażby, a tutaj mam takiego Skype'a, do którego zaprosiłem dziennikarza sportowego Tomasza Spokowskiego, bo jak już mówiłem wcześniej, sport, a piłka nożna jest moją wielką pasją, uwielbiam oglądać, grać, śledzić rozgrywki i zabrałem grupę uczniów, napisałem do właśnie tego dziennikarza na Twitterze: panie Tomku, może by pan zechciał do mnie na zajęcia przyjść, na godzinkę porozmawiamy o piłce nożnej, o prezentacji. Czekałem na odpowiedź dosłownie, nie wiem, 10 minut, to była godzina 23, on skończył komentowanie jakiegoś meczu, odpisał, nie ma najmniejszego problemu. Umówiliśmy się na konkretny termin i zobaczcie, miałem takiego gościa w klasie, ale to nie był jedyny gość, który był związany z piłką nożną, było ich jeszcze kilku. Moim marzeniem jest zaprosić gościa, który kiedyś występował lub występuje obecnie w takiej koszulce reprezentacji Polski. I będę chciał to w tym roku szkolnym spełnić. Należy sobie stawiać jakieś takie cele, które będziemy musieli osiągnąć, albo jeszcze lepiej powiedzieć komuś o tych celach, albo publicznie to ogłosić i wtedy będziemy mieli motywację do tego, żeby to
żeby to zrobić. Niemożliwe nie istnieje. Niemożliwe nie istnieje, dlatego że ja jeszcze kilka lat temu, jak przychodziłem do swojej szkoły, byłem normalnym, typowym nauczycielem i gdzieś trafiłem na kreatywne środowisko, które pozwoliło mi wzbić się wyżej. Dostałem się do takiej społeczności MIEMI ekspertów, która dała mi bardzo dużo możliwości. Byłem prelegentem, byłem uczestnikiem konferencji ogólnoświatowych w Singapurze, w Toronto, w Atenach, w Helsinkach. Mówiłem przed prawie 400 Finami o polskiej edukacji, o nowoczesnej edukacji, co mogłoby się wydawać trochę dziwne, dlatego że fiński system edukacji jest uważany za jeden z najlepszych na świecie. Co się stało dalej? Ja po prostu wyszedłem ze swojej strefy komfortu i tak jeszcze raz wyszedłem ze swojej strefy komfortu, zapisując się do takiego projektu, który nazywa się CEMI, Centrum Mistrzostwa Informatycznego, o którym wam powie jeszcze Sylwek, bo ma roboty ze sobą. Jest to taki projekt grantowy dla nauczycieli, gdzie mogą rozwijać swoje pasje, dostają dofinansowanie na prowadzenie kółka informatycznego, które mogą wydać na różnego rodzaju pomoce dydaktyczne, ponieważ ja jestem fanem wirtualnej rzeczywistości i rzeczywistości rozszerzonej, mam mnóstwo gadżetów związanych z tym i to jest w jakiś sposób moją pasją, postanowiłem, że zrobimy coś fajnego i zrobimy taki projekt, wystartujemy w mistrzostwach w programowaniu gier komputerowych, które się nazywało turniejem trójgamicznym, było sponsorowane, a w zasadzie patronat nad tymi mistrzostwami wzięło Ministerstwo Cyfryzacji i wystartowaliśmy z pomysłem na grę, o którym wam zaraz powiem, ale w międzyczasie narodził się w mojej głowie taki projekt, który się nazywa Dr. AR Mr. VR, czyli taki fanpage, który prowadzę w sieci dotyczący właśnie nowoczesnych technologii i połączyłem sobie dwie kropki, dodałem rzeczywistość rozszerzoną, dodałem rzeczywistość wirtualną i powiedziałem chłopakom, co bym chciał, żebyśmy zrobili na podstawie takiego czegoś, co już miałem wcześniej testowo zrobione. Zobaczcie, co to jest. To jest nic innego jak zwykła wizytówka, która zaraz ona się trochę wczyta, zobaczcie, mam zwykłą, prostą wizytówkę, natomiast w momencie, kiedy będę miał aplikację, ta moja wizytówka zacznie funkcjonować, zacznie żyć własnym życiem, pojawią się dodatkowe elementy, takie jak element trójwymiarowy, jakąś bryłę, zresztą za chwilę zobaczycie, jak to wygląda. No, jak widzicie, pełna imersja, telefon w telefonie. I tak jak widać, tutaj nagle na mojej wizytówce pojawiła się katedra w Radomiu, pojawił się film na YouTubie, który za chwilkę będzie widoczny z dźwiękiem, pojawiły się jakieś dane kontaktowe i na podstawie takiego pomysłu, który kiedyś sobie zrealizowałem w formie testów, postanowiliśmy zrobić grę komputerową i wystartować z tą grą. Gra się nazywa A Radom Was Zaskoczy, bo jak wiecie, jest mnóstwo dowcipów dotyczących Radomia. Tutaj macie QR kod, on będzie przez 4 czy 5 slajdów jeszcze pokazany, żeby sobie zobaczyć z głosem ten film, zobaczyć, jak on wygląda. I wymyśliliśmy sobie grę, której głównym motywem jest historia miasta Radomia. Gra jest podobna bardzo do takiego zwykłego Monopoly, czyli kupujemy budynki, sprzedajemy budynki, mamy karty losu, mamy karty szansy, ale ona jest oparta właśnie na rzeczywistości rozszerzonej, na tym, co widzieliście przed sekundką w filmie i na tym, co jest w tym QR kodzie, czyli plansza tak naprawdę, ona będzie wyglądała, już wam pokazuję, jak wygląda plansza, wygląda tak, na niej nic zupełnie nie ma, ale jeżeli użycie telefon, zaczynają się pojawiać budynki losowo za każdym razem, które możemy kupić, możemy je sprzedać, mamy karty losu, mamy karty szansy, mamy tutaj różnego rodzaju elementy, które też będą trochę niespodzianką, nie mogę też o wszystkich mówić, tak aby nie psuć całej tej zabawy i gra będzie całkowicie dostępna za darmo i zrobiłem to tak naprawdę dzięki CEMI, dzięki temu kółku informatycznemu, które otworzyłem, zabrałem ekipę chłopaków, którzy chcieli coś zrobić i za każdym razem wymagam od nich i chcę, aby oni się jak najczęściej pokazywali, aby jak najbardziej było ich widać. Oprócz tego, że są autorami, tutaj jest widać całą listę autorów, jest nagrany ich głos opowiadający o jednym, drugim, trzecim zabytku, służą, robią za lektorów w tej grze, czy też będą mieli krótkie spoty, które będą nagrywane i będą wrzucone do elementów gry. Po co? Tylko i wyłącznie po to, że to jest ich takie wirtualne CV. Jak pójdą gdzieś do pracodawcy, to nie powiedzą, hej, zrobiliśmy grę taką i taką, tylko zobacz, ja jestem w tej grze. To jest dowód, że ja tam coś rzeczywiście robiłem i mam umiejętności do tego, aby być twoim pracownikiem i aby rozwijać dalszą karierę tutaj. Będą normalne losy, karty losu, karty szansy, które
będą was na przykład zamykały na lotnisku w Radomiu, albo nie wiem, będziecie musieli, stracicie na przykład, nie wiem, 10 tysięcy złotych, bo kupiliście całą paletę trzech cytryn, albo chytra baba tam was gdzieś pogoniła i musieliście cofnąć przy pola. Kostka też jest generowana losowo. Pionki, budynki zostały zamodelowane i wykonane przez moich uczniów. I tak naprawdę czekamy powoli na premierę tej gry, ponieważ cała pandemia nam ją gdzieś tam w czasie przesunęła i czekamy na to, aby sobie móc wreszcie w nią spokojnie zagrać, żeby wersja była taka już podstawowa, grywalna. Dzisiaj dostałem informację, że chłopaki już jedną taką wypuścili, będziemy mogli sobie zacząć z nią działać. A ja bym was chciał zostawić z cytatem Franka Sinatry, Fly Me to the Moon. Jest to piosenka, która gdzieś, ten cytat jest moim mottem i za każdym razem ją pokazuję uczniom i za każdym razem gdzieś pokazuję im, jakie cele możemy zrealizować, żeby patrzeć trochę wyżej niż to, co widzimy dookoła i wtedy na pewno odniesiemy sukces. Dziękuję wam bardzo, było mi niezmiernie miło być tutaj z wami i opowiedzieć wam moją historię. Dobrze, my już jesteśmy. Bardzo ci dziękujemy. Przerzucimy się chwilowo na pełen ekran, tak żeby było nas lepiej widać. No Łukasz po sąsiedzku, bo w Radomiu, tak więc praktycznie Radom to najdalej wysunięta dzielnica Skarżyska Kamiennej, tak więc wiemy. I Łukasz, to co trzyma w ręku notabene, Łukasz to jest jedna z jego ukochanych zabawek, którą notabene pochwalę się, podesłałem namiar mu ja. To było, ile dobrze pamiętam. Tak, to są okulary do wirtualne. To jest nic innego jak taka aplikacja, w zasadzie taki zestaw, który się nazywa Jedi Challenges. I wcielamy się w rycerza Jedi, zakładamy okulary do wirtualnej rzeczywistości. Mamy taki oto miecz świetny i możemy prowadzić rozgrywkę. Bardzo fajne gadżety, ale niestety, jak wszystko w życiu, gadżety są fajne, ale raz, że zajmują dużo miejsca, a dwa, że bardzo, bardzo ubywa nam w portfelu tego miejsca, kupując te wszystkie gadżety. Także dziękuję, Sylwek. Tak, no bo właśnie to jest taka prawda chłopięca, prawda, w sumie nazwijmy to tak, bo my chłopcy tak naprawdę nigdy nie dorastamy, po prostu nasze zabawki stają się z wiekiem coraz to droższe. I tu na pewno moglibyśmy opowiedzieć, zresztą nasz kolejny prelegent Jacek tam z tyłu też ma zabawki, wcale nie tanie. I u nas na stole leży ponad 20 tysięcy. Nie mów, bo zaraz tu ktoś wpadnie ten, ale to Darko. Ale musicie wiedzieć, moi drodzy, że te 20 tysięcy to w lirach jest liczone. To później zdradzimy, bo Darek rzeczywiście przyniósł swoje drogie zabawki. Moje zabawki są ciut tańsze niż Darka, ale to też o tym będzie. Natomiast rzeczywiście tak jest, słuchajcie, że my chłopcy lubimy zabawki i fajnie też jest tak, że udaje się te zabawki wykorzystywać, przenosić do szkoły. Ja VR-ami bawiłem się właśnie u Łukasza w szkole, między innymi przy okazji konferencji, która się odbywa, corocznej konferencji w Radomiu, których nazwy poza panem... Łukaszem. Nie, Łukasz to nie zna, pan dyrektor. Nowoczesne technologie informacyjne w służbie cyfrowej szkoły i edukacji. Administracji. A właśnie, ja musiał dodać, już popsułeś. A wiem, że Łukasz się nauczył rok temu, jak mówiłem tak, że wtedy zapraszam na konferencję w Radomiu. Właśnie, będzie ta konferencja w Radomiu w tym roku, czy nie? Wiecie co, no nie wiadomo, jest akcja związana z pandemią i nie wiadomo, jak będzie wyglądał powrót w ogóle do szkoły. Dzisiejsze newsy są takie, a nie inne, że w sierpniu się dowiemy. Nie wiem, czy słyszeliście, czy wracamy w ogóle, czy nie wracamy, w jakiej formie wracamy, więc nie jestem w stanie odpowiedzieć teraz na to pytanie. Mam nadzieję, że tak, no bo będzie fajnie. Jeżeli będzie, to będziemy informować, tak więc dobra. Dziękujemy ci, Łukasz, bardzo. I Łukasz już biegnie ćwiczyć, bo razem z jego ukochanym zespołem walczą o wejście do Ekstraklasy, jak się dowiedziałem dzisiaj przed rozpoczęciem webinaru. Tak więc, a my przechodzimy... To dokładnie tak, więc niektórzy kibicują Legii, jak to mawiałem, inni kibicują, co tam jest jeszcze, Krakowi, natomiast Łukasz kibicuje Radomiakowi, a my zostajemy z Jackiem Ilczarkiem. Jacka notabene, nie wiem, czy na pewno nie wiecie, bo ja Jacka poznałem w Grecji. Tak się Jacek poznaliśmy, tak, prawda? Tak, w Grecji na konferencji. Tak. W Atenach, jak to bywa, że Polacy w Atenach się spotkają i myśmy, nie, my, tak naprawdę
to też jest kolejna rzecz, którą robimy ekstra, choć w tym przypadku jako anglistów troszeczkę była powiązana, ponieważ my do tej Grecji wybraliśmy się w ramach jednego z projektów e-twinningowych, gdzie pojechaliśmy właśnie na takie seminarium, związane notabene właśnie z robotyką, nowymi technologiami, prawda? I tam wtedy... To okazało się, że mamy dużo wspólnych tematów i jakoś tak ta znajomość dalej trwa. Zresztą e-twinning to też jest świetna przygoda. Mam nadzieję, że Jacek troszeczkę o tym e-twinningu nam wspomni. Ja też będę mówił, ale Jacek, słuchajcie, pochodzi z dość nietypowej szkoły, ponieważ Jacek ma... Mogę tak powiedzieć, bardzo zaangażowaną panią dyrektor Ewę Radonowicz, tak więc pozdrawiamy bardzo i miejscowość Radowo Małe, tak? Nic nie przekręciłem. Chyba jedna z najbardziej znanych miejscowości, jeżeli chodzi o edukacyjną mapę Polski, ze względu na to, że tam ciągle się coś dzieje. A nawet widziałem, że Oktawia Gorzyńska teraz tam u was była i tam się szkolą nauczyciele, wakacje są, a tam u was pełen ruch w szkole, gdzie indziej są remonty, a tu po prostu tam szkolenia. Tak więc słuchajcie. Czyli wakacje nie tylko oznaczają przerwę dla... Nie, oni tam się non-stop szkolą, tak więc... Uwielbiają to. Uwielbiałem, ale oni mają takie fajne, to mi się podobało, bo to też mi przypomniało, to chyba też któreś ze szkoleń, na których byłem pod Warszawą, no to będę w hotelu BOS, gdzie wyszliśmy poza salę i szkoliliśmy się na łonie natury, tak można by powiedzieć, i tam u Ewy widziałem to na zdjęciach, że też na placu zabaw można było się podszkolić. Tak więc Jacek, oddaję ci głos. A my też na razie znikamy, żeby nie przeszkadzać. Tak, ale z tą prezentację, Sylwester, jakbyś mógł załadować tą moją, tak? Tak. Już. Okej. Jeżeli mnie widać i słychać, to proszę tylko napisać na czacie, czy mnie widać i czy mnie słychać. Jeżeli mnie widać i słychać, to zacznę. Jest OK. Dobra, piszę Beata. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dobry wieczór. Witam Cię, Sylwestrze. Witam Darka. Witam Łukasza. Tak, Sylwestra troszkę mnie przedstawił. Nazywam się Jacek Mycarek. Pracuję w Szkole Podstawowej imienia Kornela Mokrzyńskiego w Radowie Małym. Jest to województwo zachodniopomorskie. Uczę języka angielskiego, informatyki, prowadzę również zajęcia dodatkowe z robotyki programowania. Zajmuję się projektami unijnymi, m.in. Erasmus, Power, e-twinning. Jestem ambasadorem, trenerem e-twinningu. Zajmuję się również drukiem 3D, no i wieloma innymi rzeczami. Tak jak powiedział Łukasz, dzięki temu, że pracuję w Radowie Małym i trafiłem na bardzo kreatywną szkołę, bardzo kreatywną panią dyrektor, pozdrawiam serdecznie panią dyrektor Ewranowicz oraz innych nauczycieli. Dzięki temu, że pracuję w tak kreatywnej szkole, to ja jestem kreatywny i dużo się dzieje u nas i ja też rozwijam się cały czas. Tak jak Sylwek powiedział, w sumie przez przypadek poznaliśmy się w Atenach na konferencji e-twinningowej, bo mój projekt, mojej koleżanki Marii był tam w publikacji e-twinningowej Programowanie ze e-twinning, no i Sylwestra projekt też był w tej publikacji, dzięki temu byliśmy na falnej konferencji z robotyki programowania właśnie w Atenach, tam się poznaliśmy, no i tak jak Sylwester powiedział, do tej pory nasza znajomość też gdzieś trwa i tak jakoś się już znamy 3 lata. I to też tak nie jest, że od początku ja tam robiłem jakieś cuda i w ogóle fajne rzeczy. Pracowałem wcześniej w innych szkołach, gdzie nic się ciekawego nie działo. Tak naprawdę to dzięki temu, że pracuję w Radowie Małym i poznałem kreatywnych nauczycieli, kreatywną panią dyrektor, to sam jestem kreatywny i sam robię jakieś ciekawe rzeczy. No, przez te 5 lat pracy tam bardzo się rozwinąłem jako nauczyciel i zajmuję się naprawdę wieloma rzeczami. Sama nauka jest samą nauką, ja robię jeszcze 10 innych rzeczy, żeby nie 20 powiedzieć i jakoś mnie to jara, bardzo mi się to podoba. Inspiruję się też innymi, tak, podglądam oczywiście Łukasza, Gierka podglądam Łukasza, Darka, także wiele osób, Oktawię Gorzyńską oczywiście, także inspiruję się też innymi i jakoś gdzieś to nakręca mnie do dalszej pracy. Tak jak mówiłem, od początku tak nie było, że byłem taki kreatywny, gdzieś to przyszło z czasem, byłem zwykły nauczyciel na początku, ale z czasem dostałem
dostałem gdzieś propozycję prowadzenia dodatkowych zajęć z robotyki i programowania i wtedy to się zaczęło. Będę mówił jeszcze ogólnie o moich pasjach, zainteresowaniach prywatnych, o podróżach, bo podróżuję prywatnie dużo. Nie umieszczam tego na Facebooku, bo jakby trochę chronię swoje życie prywatne, ale jak już bloga swojego założę, to tam umieszczę więcej informacji o moich podróżach prywatnych, że tak powiem, bo tak podróżuję edukacyjnie. Też dużo inspiruję się na różne konferencje, tak, byłem w tym roku na konferencji BED w Londynie, Sylwek oczywiście też tam był, Łukasz też był, cała śmietanka, polski innowator oczywiście też tam była. Będę mówił o robotyce, o druku 3D, o projektach unijnych i tak dalej, i tak dalej. Później odpowiem oczywiście na Państwa pytania. Tak jak mówiłem, na początku to było prosto nauka języka angielskiego, kopiuj, wklej i tak dalej. Z czasem dostałem szansę prowadzenia zajęć dodatkowych z robotyki i programowania i tak mnie to wciągnęło, tak się tym zainteresowałem, że poszedłem dalej. Tak? Na początku mieliśmy roboty Lego WeDo. Bardzo dobrze nam to wychodziło, że tak powiem, nasz projekt właśnie z klockami Lego i mojej koleżanki Marii z innymi robotami był w aplikacji programowania z eTwinning. I gdzieś tak poszedłem w tym kierunku. Zainteresowało mnie to bardzo, bo na zajęcia z robotyki programowania to są zajęcia dodatkowe. Uczniowie w klasie 1-3 mają je normalnie w siatce, ale to są zajęcia dodatkowe. Gdzieś to tak mnie wkręciło, że zacząłem się interesować dalej tym tematem. I zacząłem kupować inne roboty, tak? Tu akurat jeszcze widać zajęcia z robotyki programowania z robotami Lego WeDo. Te miny tych uczniów to nie są jakieś tam ustawiane, naprawdę. To jedno z najlepszych zajęć i to nie dlatego, że akurat ja je prowadzę, ale dlatego, że to są zajęcia takie dodatkowe, kreatywne, rozwijające kreatywność, gdzie uczniowie naprawdę też, jeżeli chcą zbudować jakieś swoje roboty, oczywiście mogą to robić. Oczywiście początki były takie, że zaczynaliśmy od gotowych schematów, tak, powielaliśmy jakieś tam gotowe wzorce, ale później w miarę czasu uczniowie tworzyli swoje roboty, budowali swoje konstrukcje, pełna dowolność, tak. U nas te zajęcia z robotyki programowania to są naprawdę bardzo lubiane zajęcia. Ja akurat też bardzo je lubię, tak. Uczniowie się na nich nie stresują, budują ciekawe roboty, o których zaraz powiem jeszcze. No i te miny tych uczniów naprawdę to nie są ustawki, to są dosyć już, zdjęcia mają troszkę, ale to nie były żadne ustawki, tak te zajęcia naprawdę wyglądają. Uczniowie są zaangażowani i bardzo lubią te zajęcia. I tak jak powiedziałem, na początku zaczęliśmy od klocków Lego WeDo, od obrotów Lego WeDo 2.0, klocków Lego WeDo 2.0. Później kupiłem ozoboty, oczywiście pozwalam tworzyć swoje jakieś tam kreatywne schematy, już wytłumaczę, o co chodzi, to uczniowie oczywiście mogą tworzyć swoje plansze, swoje jakieś tam trasy. Kto zna ozoboty, to nie będę dużo opowiadał. Jak się mówi, apetyt rośnie w miarę jedzenia, więc kupiłem roboty Kodej Rocky, później jeszcze roboty Lego Boost, także tutaj kolekcja tych robotów zaczęła się powiększać i jak najbardziej zaczęło to się kręcić jeszcze lepiej. Później jeszcze doszły fotony, później jeszcze drukarka 3D i tak dalej, i tak dalej. Także tych robotów naprawdę już troszkę mamy w szkole i uczniowie bardzo lubią te zajęcia, tak jak mówiłem, nie ma praktycznie ucznia, czy to chłopczyk, czy dziewczynka, któremu te zajęcia nie pasują, bardzo je lubią i chętnie przychodzą. Są jakoś tego efekty. Tutaj też na kolejnym zdjęciu widać zajęcia z robotyki programowania z fotonami. Tutaj już drukarka 3D, tutaj akurat drukarka Skewera, to jest polska firma z Warszawy. Był taki okres, że tam wypożyczyłem tą drukarkę, jeszcze mam inną drukarkę, ale akurat tą była wypożyczona. Bardzo fajny sprzęt, uczniowie też się zainteresowali, na początku były takie pytania, a jak to jest, panie Jacku, jak to samo drukuje, jak drukuje? Ja mówię, no drukuje, normalnie macie jakiś projekt, trzeba go zeskalować, umieścić na karcie pamięci. Akurat Skewer łączy się z komputerem, ale na innych drukarkach na przykład łączyłem przez kartę pamięci. I tak uczniowie zainteresowali się drukiem 3D i jeden z moich uczniów rok temu kończył gimnazjum i pewnego dnia zauważyliśmy z tym moim uczniem, że niektóre elementy drukarek 3D są wydrukowane na innej drukarce 3D. No i ten mój uczeń mówi do mnie tak, panie Jacku, czy ja mogę sobie wydrukować swoją drukarkę, ja sobie kupię elektronikę w internecie i te ramy, a czy ja mogę te elementy plastikowe wydrukować na drukarce szkolnej 3D? Ja mówię, słuchaj, nie ma problemu, tylko musimy zrobić taki mały
interes. Ty zaprojektujesz i wydrukujesz w międzyczasie breloki do wszystkich klas, do kluczy do wszystkich klas szkolnych, a w zamian w międzyczasie będziesz drukował swoją drukarkę, tylko musisz zrobić to do końca roku szkolnego, żebym ja te breloki jeszcze miał. Tam oczywiście z napisem SP Radowomałe. No i tutaj mamy na zdjęciu naszego ucznia, już byłego ucznia Czarka, który jak 15 lat, bo troszkę wcześniej poszedł do gimnazjum, rok wcześniej, zaprojektował, zbudował, zaprogramował swoją drukarkę 3D. Napisałem też o nim artykuł do gazety TIG w edukacji. Także no, zdarzają się naprawdę fajni, kreatywni uczniowie, tylko musimy im dać po prostu trochę tej wolności. Tak? Ja tą właśnie wolność mam na tych moich zajęciach i tylko od robotyki promowanie na tych innych zajęciach też przez to, że u nas jest taka wolność, dowolność w tych zajęciach, no, tych dodatkowych ogólnie, nie jesteśmy zamykani w jakichś schematach, to możemy zrobić więcej. I Czarek też, przez to, że pozwoliliśmy mu drukować, zaprojektować tą drukarkę swoją, to powstało coś takiego i bardzo się cieszymy, że są takie uczniowie. Nie możemy zamykać uczniów w schematach, jakichś ramkach. Musimy tą wolność tym uczniom dawać. Jeżeli chodzi jeszcze o inne zajęcia w naszej szkole, to tego naprawdę dzieje się bardzo dużo. Nie jestem w stanie tutaj przez chwilę opowiedzieć o wszystkim. Oczywiście zapraszam do Radowomałego, by ktoś kiedyś był po drodze w zachodniopomorskim, to zapraszam oczywiście do Radowomałego. Tak jak tam Sylwestra na początku powiedział, bardzo dużo u nas się dzieje, wakacje również, mamy tutaj różne szkolenia. Jest wiele pracowni tematycznych, na przykład jest tutaj na zdjęciu akurat widać pracownię teatralną, ale mam również pracownię podróżniczą, kulinarną. W tej pracowni teatralnej to jest normalna klasa, ale tu jest jeszcze scena, gdzie uczniowie uczą się gry na scenie, pantomimy, uczą się panować nad swoimi emocjami. Mamy pracownię podróżniczą, gdzie uczniowie uczą się o różnych krajach, uczą się o podróżach, jak się wybrać za granicę, co spakować i tak dalej. Mamy pracownię kulinarną, która jest bardzo lubiana przez uczniów, ponieważ tam mogą coś sobie upiec, ugotować, bułeczki, ciasteczka, to uczniowie bardzo lubią, no później mogą sobie to wszystko zjeść. Najlepsze są oczywiście wypieki na słodko, tak? Robimy też te warsztaty też dla innych przyjezdnych nauczycieli i uczniów. Mamy, tak jak powiedziałem, prowadzimy też różne warsztaty z filcu, tutaj tam akurat widać pracownię kulinarną, z gotowania, z pieczenia. Prowadzimy takie warsztaty dla przyjezdnych nauczycieli i uczniów. Goście z zagranicy również, bo do tego dojdę, bo mamy projekty unijne Erasmus, Power, Etwinik i goście z zagranicy też, że tak powiem, przeszli przez nasze warsztaty. Bardzo im się oczywiście to podobało. Jeżeli chodzi o moje edukacyjne podróże, nie prywatne na razie, edukacyjne, to tego jest dużo. Tutaj na zdjęciu z lewej byłem na Warszawie na konferencji Twinic, to była konferencja ogólnoeuropejska, były tam oceniane, prezentowane i nagradzane najlepsze projekty Twinic, było też tam o projektach Erasmus. Tu na zdjęciu z prawej strony jestem w Brukseli, w tak zwanej klasie przyszłości, czyli Future Class on Lab. Też ciekawe doświadczenie. Tutaj na następnym zdjęciu po lewej, tak jak mówiłem, byłem w siedzibie Skrewera w Warszawie, znalazłem się tam do chłopaków kontakt, wiedziałem, że chciałbym zobaczyć, jak oni tam pracują, jak oni tam tą ich fermę całą, jak tam drukują te drukarki i tak dalej. Oczywiście chłopaki się zgodzili. Nawet przyjechał jeden po mnie na stację kolejową, zaprosimy do siebie, oglądałem całą firmę. Bardzo fajnie, bardzo polecam polski startup, bardzo fajni młodzi ludzie. No chyba nie ma nikogo w wieku 40 lat, sami młodzi, naprawdę bardzo fajna ekipa. Tutaj na zdjęciu po prawej jestem w Londynie na tegorocznej konferencji BED, na której, tak jak mówiłem, był tam Sylwek, był Łukasz Gierek i wiele innych edukacyjnych innowatorów, że tak powiem, z Polski, bo jest ich dużo w Polsce, na pewno ich wszystkich znacie, ale jak nie znacie wszystkich, to znacie ich większość. Jeżeli chodzi o Etwinning, tak jak mówiłem, jestem trenerem, ambasadorem Etwinningu już w sumie czwarty rok. Tutaj na zdjęciu po lewej szkoliłem swoich przyjaciół, swoich współpracowników ze szkoły z Radowomałego. Udało się, że kiedyś wszyscy założyli konta, niektórzy prowadzą też projekty i przez to, że prowadzą projekty, to dostaliśmy odznakę Etwinning School, to jest taka odznaka najbardziej innowacyjnych szkół Etwinning w Europie. W Polsce jest ich niewiele, chyba dokładnie 39, z tego co pamiętam, to Sylwka Szkoła też jest tą szkołą Etwinning. Dużo się dzieje, jeżeli chodzi o Twinning. U nas to jest, niektórzy nie lubią tego określenia, ale to jest
Ja to mówię, że to jest nauczycielski Facebook, choć niektórzy tego nie lubią, ale to jest ogólnie portal do projektów międzyszkolnych, międzynarodowych. Bardzo fajnie, są z tego też ciekawe konferencje, szkolenia, jak najbardziej zapraszam. Wszystko darmowe, trzeba tylko mieć konto na eTwinningu, no i tam troszkę się tym tematem zainteresować. Tak jak powiedziałem, od początku mojej pracy ja byłem zwykłym nauczycielem, a że apetyt rośnie, miałem rdzenie, więc zacząłem interesować się projektami unijnymi. W sumie tak naprawdę od początku pisałem te projekty unijne, ale nie, na początku mi one nie wychodziły, tak? Nie dostawałem grantów, ale po 3 latach pracy w Radowie Mały udało się uzyskać grant na z projektu Power. To taki coś jak Erasmus, tylko że polska wersja. I nauczyciele pojechali z mojej szkoły, mieliśmy 28 mobilności, 20 nauczycieli wyjechało do różnych szkół w Europie. Byliśmy tutaj na lewym zdjęciu, byliśmy w Anglii, w Sand School, jest to alternatywna szkoła dla uczniów z problemami, prywatna, ale bardzo fajna, bardzo polecam. Byliśmy we Włoszech, to jest szkoła publiczna, ale tam uczniowie chodzą pełnosprawni, niepełnosprawni. We Włoszech nie ma czegoś takiego, że są szkoły specjalne. Uczniowie pełnosprawni chodzą uczniami niepełnosprawnymi, oczywiście też bardzo fajnie. Byliśmy również tutaj po lewej stronie w niemieckiej szkole Montessori. Tam mieliśmy też kontakt tam takiego naszego znajomego, który jest Polakiem, który tam pracuje, uczy WF-u. Tylko że w szkołach Montessori uczy się WF-u, uczy się matematyki i kilku innych przedmiotów. Jak ktoś tam interesuje się szkołą Montessori, to wie, że tam jeden nauczyciel może uczyć kilku przedmiotów i tam też byliśmy, też ciekawe rzeczy zobaczyliśmy. A na zdjęciu po prawej byliśmy w belgijskiej szkole De Fontaine. To też szkoła, jedna z ciekawych szkół, która jest w takiej sieci Ashoka. I w tej sieci skupia na najbardziej, no może nie innowacyjne, ale szkoły, które coś ciekawego robią, oprócz tego, że prowadzą coś więcej niż zwykłe nauczanie. I tam miałem kontakt do dyrektora i do wicedyrektora i też pojechaliśmy ich odwiedzić z innymi nauczycielami. Też bardzo ciekawy, kreatywny wyjazd. W tej szkole belgijskiej uczniowie mają zajęcia oprócz normalnych zajęć, mają dużo zajęć z relaksacji, z medytacji, z wyciszania, aktywne podwórko i tak dalej, i tak dalej. Naprawdę bardzo ciekawe, inspiracyjne wyjazdy. No i jak już ten pierwszy projekt się udało pozyskać grant, no to, że tak powiem, worek się otworzył i udało się wejść do projektu razem z Włochami. Włosi tutaj byli głównym koordynatorem, my byliśmy jako partnerzy Erasmus Plus, już dla nauczycieli, dla uczniów. Tutaj na zdjęciu po lewej jesteśmy w francuskiej szkole Montpellier. To jest na południu Francji. Pierwsze spotkanie organizacyjne, później już byliśmy z uczniami we Włoszech. Włosi są koło Turynu, blisko Alp. Akurat widać na zdjęciu nasi uczniowie w Alpach. Później nasi partnerzy z Francji, z Włoch przyjechali do nas. Na zdjęciu po lewej jesteśmy na Wałach Chrobrego w Szczecinie, a na zdjęciu po prawej już jakieś tam spotkanie na Twinning Live z naszymi partnerami, bo oczywiście można też przez Twinning łączyć się coś na zasadzie Skype'a. I tak jak powiedziałem, żeby nie, może nie to, że pracuję w tak kreatywnej szkole i z tak kreatywnymi nauczycielami i dyrektorem, to myślę, że nie byłbym tym, kim jestem. I dzięki temu to wszystko jakoś tam się kręci. Poznaję innych edukatorów, inspiruję się. I dzięki temu tutaj po lewej publikacja programowania ze Twinning, dzięki której właśnie byłem w Atenach, dzięki której poznałem Sylwka, poznałem jeszcze innych ciekawych nauczycieli. W tej właśnie publikacji był nasz projekt e-twinningowy. Właśnie z robotyki, mój, Sylwka, jeszcze innych nauczycieli. Dzięki temu byliśmy na szkoleniu, na konferencji w Atenach. Po prawej jest zdjęcie, które napisałem do gazety TIG w edukacji. Właśnie o moim uczniu Czarku, który zbudował swoją drukarkę 3D w wieku 15 lat. Także dużo się dzieje i inspiruję się dzięki temu, że właśnie coś tam robię ciekawego. Dostałem zaproszenie od eTwinningu, żeby prowadzić webinary najpierw z Fotona, później z Ozobotów. No później jeszcze będę prowadził inne, ale to jeszcze powiem kiedy indziej. No i dzisiaj oczywiście jestem w znamienitym gronie z Darkiem, Łukaszem i Sylwkiem na dzisiejszym webinarze. I dziękuję za dzisiaj, dziękuję na razie, to tyle. Jeszcze zostanę z Państwem i postaram się odpowiedzieć na Państwa pytania. To na razie tyle. Sylwek, dziękuję.
Dziękujemy ci bardzo, my się tutaj przyłączamy. Darek oczywiście, nasz kolejny prelegent, ustawiał światło jako, a zresztą nie będę zdradzał, bo opowiem wam o tym za chwilę sam. Czekajcie, wezmę tylko na... Tak, żeby nas było lepiej widać. O co tak postanowił nam światłem zagrać, bo nie wiem, czy wiecie, ale my nadajemy z dworu, tak więc są wakacje i tak w wakacyjnym tonie wpadliśmy na ten pomysł, żeby się z wami spotkać właśnie i w odróżnieniu od chyba tych 3 lat, które spędziłem z wami i nadawałem zawsze z salonu jednego czy drugiego, a wcześniej jeszcze nawet z mieszkania, bo później się przeprowadziłem, tak dzisiaj nadajemy. Z tarasu, notabene, który pochwalę się, robiłem sam. I to jest jedna z ciekawszych rzeczy, które chętnie bym, jakbym pracował w szkole zawodowej czy technikum, to bym starał się przenosić takie rzeczy. Na przykład, nie znam się na budownictwie, ale powiem wam, że robota wykonana dobrze. Też się nie znam, natomiast słuchajcie, w dzisiejszych czasach, kiedy nam brakuje fachowców, bo jakby to nie dlatego, że ja tak bardzo chciałem robić ten teraz samodzielnie, tylko po prostu szereg fachowców wystawiło mnie do wiatru i nie udało się tego zlecić nikomu, stąd postawiłem na to. Ale to też, dlaczego o tym mówię, bo jest to spójne z tym, co chociażby robi Jacek i robią chłopaki, czyli z takimi praktycznymi zajęciami, których mnie osobiście brakuje w szkole, bo my w sumie jesteśmy troszeczkę, no Darek, ty jesteś młodszy, ciutkę, ale jakby jesteśmy z tych czasów, tak jak Łukasz powiedział, szczególnie tu z Łukaszem, gdzie było jeszcze w szkole coś takiego, chyba ZPT, to się nazywa, teraz jest technika, tak, ale w szkołach były kuchenki, w szkołach były młotki, wiertarki i madła i inne rzeczy i rzeczywiście pracowaliśmy na zajęciach tymi rękoma. Mnie osobiście troszeczkę tego brakuje w szkole i zawsze o tym wspominam, tak, stąd też na przykład podzielam pasję Jacka do robotyki, do konstruowania i moim takim marzeniem osobistym jest na przykład stworzenie czegoś, co ma Fundacja Orange, czyli Fab Labów, na przykład żeby w szkole był taki Fab Lab, żeby uczniowie uczyli się, słuchajcie, chociażby majsterkowania. Pracując między innymi w jednej ze szkół w Warszawie, w której jeździłem na zajęcia na kierunku mechatronika, właśnie tamte zajmowaliśmy się robotyką i to, co najbardziej mi wtedy bolało, to nie wiem, Jacek, jak u ciebie jest, na przykład i w szkole u Ewy, to, że uczniowie nawet nie mieli wcześniej styczności z takimi prostymi narzędziami jak śrubokręt i składaniem czegokolwiek. To znaczy tutaj, jeżeli chodzi o śrubokręty, to tego nie ma, ale inne prace manualne są, tak jak właśnie mówiłem, na tych zajęciach kuchennych, czy z filcu, czy z gliny, o nie powiedziałem o glinie jeszcze, bo są zajęcia jeszcze z gliny, a jeszcze zapomniałem jeszcze jedną rzecz powiedzieć, kolega zbiera pajaski z całego świata, no nie jestem w stanie tak powiedzieć teraz wszystkiego, no bo tego jest za dużo, ale takie rzeczy jak śrubokręty i jakieś łączenie jakichś elektrycznych rzeczy, czy tam jakichś układów, to mam to w planie, tak? Myślę o jakimś tam mikrobicie i tak dalej. Nie chcę, żeby to było tylko tak, że uczniowie tylko sterują tymi robotami, czyli programują. Chciałbym, żeby też zaczęli już tworzyć swoje, tak? Stworzyć swoje projekty, wydrukować się w drukarce, może coś stworzyć, tak? To mam taki zamysł i to jest wszystko w planach. Na pewno się o tym dowiecie. Jak mnie zaprosi, to myślę, ja oczywiście, że... Pytanie do ciebie, bo opowiadałeś sporo, naprawdę szkoła, mnóstwo działań i jedna szkoła, która mogłaby podzielić się działaniami i rozłożyć się na wiele innych szkół. Powiedz mi, jak spędzasz teraz ten czas prywatny, wakacje? Czy tak jak teraz przed chwilą wspomniałeś, jest to myśl nad kolejnymi nowymi, inspirującymi projektami? Czy dajesz sobie miesiąc po prostu takiego odpoczynku, zresetowania umysłu i otwarcia na nowe pomysły? To tak. Pierwsze 2 tygodnie, jak skończyła się szkoła, nie zdążyłem odpocząć, że tak powiem, bo dostałem propozycję prowadzenia webinaru, więc musiałem się do nich przygotować, ale to też były dla mnie kolejne doświadczenie i jakaś tam mobilizacja. Teraz byłem tydzień na wakacjach, teraz też odpoczywam, no teraz dzisiaj ten webinar, ale generalnie zresetowałem się, już odpocząłem, ale z tyłu głowy są pomysły, oczywiście są pomysły, prawdopodobnie, no nie chcę tu zachwalać, ale prawdopodobnie uda się nam pozyskać kolejne pieniądze na
wymianę międzynarodową dla nauczycieli, czy na wyjazdy, na szkolenia, więc myślę, że będzie kolejna jakaś petarda po wakacjach, więc no dużo się na pewno będzie działo, tak? Odpoczywam. Nie powiem, że nie, bo potrzebuję oczywiście też odpocząć, zresetować się. Ostatnio siedziałem za dużo przy komputerze, także oczywiście. Chyba jak my wszyscy. Nie wiem, jak jest na PC-tach, ale na Macach jest tak, że podaję tygodniowe zestawienie czasu spędzonego przed ekranem. I ja teraz widzę, że z tygodnia na tydzień ten czas robi się na szczęście coraz krótszy. Bo było naprawdę dość dużo, ale to chyba wszyscy mieliśmy tak przy okazji całej tej pandemii. Natomiast ja dodam tylko, bo tam dziewczyny rozmawiają o drukarkach 3D. Drukarka 3D jest świetnym pomysłem, szczególnie jeżeli mamy takie wolne środki i osoby, które są tym zainteresowane, prawda? Jacek, tak, no ty tak, masz tak. Tak, znaczy kupiliśmy ją z pieniążków unijnych, tak, tam z projektu, bo w projekcie było napisane, że podniesiemy swoje kompetencje TIC, i przez to kupiliśmy drukarkę 3D i roboty, tak? To nie było z pieniędzy skrzynionych, to było z pieniędzy unijnych, tak? To były pozyskane dodatkowe pieniążki, tak? Ja przypomnę, Jacek, ty na co dzień uczysz języka angielskiego. Tak, informatyki też. Ty nie uczysz robotyki, tylko to są twoje zainteresowania, jak każdy duży facet, oczywiście nie każdy się do tego przyznaje, lubisz klocki Lego do swojej pracy, tak? Dobra, słuchaj. To tak właśnie było, że ja zaczynałem pracę w szkole od języka angielskiego, później dostałem informatykę, później tą robotykę i programowanie i też później poszło, że tak powiem, dalej, tak? No, tak jak Sylwek mówiłeś, poznaliśmy się, no nie powiem, bo też podglądałem cię, inspirowałem się, później inne osoby poznałem, tak? Byliśmy na jakichś tam konferencjach w Warszawie, w Atenach, no to tak jest, że poznając tak ciekawych ludzi, sam się inspirujesz, sam przekładasz to na swoją pracę, masz jakieś pomysły i no rozwijasz się, tak? No oczywiście jest to kosztem czasu prywatnego, to się tak nie ma. Zajęcia w szkole to jest tylko chwilę, tak? Tak, to jest oczywiście kosztem czasu prywatnego, ale jakby wkręciłem się, interesuje mnie to, inspiruje się, inspirują mnie inni, ja chcę inspirować innych, także no, na pewno będę dużo jeszcze robił to. Już niedługo. Dobrze, słuchaj, do tego czasu w szkole i umiejscowienia to wrócimy jeszcze na koniec, natomiast teraz oddamy głos Darkowi siedzącemu koło mnie, który również pochodzi z Radomia, tak jak Łukasz, więc Darek akurat mógł przyjechać. Łukasz poszedł grać w piłkę nożną ze swoimi byłymi uczniami, tak więc pozdrawiamy go, on tam szaleje na boisku. Natomiast Darek, dziękuję ci, że przyjechałeś. Darek już bardziej czasowy był i postanowił mnie odwiedzić. I Darek wam opowie o ciut innej, nie będzie o robotyce, nie będzie o VR-ze, natomiast będzie o ciut innej pasji, którą Darek wykorzystuje poza uczeniem historii i WOS-u. Tak, ja jestem nauczycielem historii, WOS-u i informatyki. Tak się przyjemnie złożyło, że mamy dwa humanistyczne przedmioty i jeden ścisły, jeśli chodzi tutaj o informatykę. Ale ja dzisiaj jestem tutaj gościem u Sylwka pod względem fotografii. Jako pasjonata na początku fotografii, która później ta pasja przerodziła się w coraz głębsze zainteresowanie, a w obecnym sytuacji no dzielę 50/50, czyli fotografia i nauka w szkole. Oczywiście w czasie teraz, w tym wakacyjnym, bardziej mogę poświęcić się swojej pasji i fotografii. Dementuję, jeszcze chciałbym od razu zdementować, bo dostałem informację tutaj na zapleczu. Żona mnie nie wygoniła, Sylwku. Tak, oczywiście tak. Żartowaliśmy. Pozdrawiamy żonę Darka, dba bardzo o niego. Jak widać, cały zdrowy przyjechał. Tak więc spokojnie, nie martwcie się, aczkolwiek to może być smutna wiadomość dla pań, ponieważ Darek, jak widać, chłopak z tego klubu tych młodych chłopców ze wsi, z miasta, tak to Łukasz powiedział. Natomiast ja wam pokażę, rzeczywiście Darek za chwilę jeszcze spróbuję wyciągnąć, jak ta pasja przenosi się na grunty szkolne. Natomiast Darek rzeczywiście dość profesjonalnie interesuje się fotografią, ma nawet własne logo, nie wiem, czy widać, proszę, słuchajcie. Tak więc przy okazji ja mu zrobię małą reklamę, mogę sobie na to pozwolić, jako prowadzący. Jeżeli jesteście z okolic Radomia, na przykład Warszawa to są okolice Radomia, to możecie u Darka zamówić sobie sesje brzuszkowe, też robisz? Brzuszkowe, noworodkowe, rodzinne, tak, dokładnie, ślubne i każdy, tak. Robi...
każdą sesję włącznie z aktami. Podobność, aczkolwiek nie widziałem, natomiast nie wiem, powiem wam jednak, wpadł do mnie dzisiaj wieczorem, to zanim to cały rozłożyliśmy sobie setup na tym tarasie, to on zdążył ofotografować wszystkie moje zwierzaki. Tak więc, a co dziwne, bo nie wiem, czy wiecie, dobrego człowieka to zwierzęta rozpoznają i ja tylko spróbuję zaburzyć, przełożę to. Proszę bardzo, pozdrawiamy mojego pieska Czaliego, który pilnuje właśnie Darka. Chyba mu się spodobał, jak ktoś mu robi zdjęcia. No dobra, ja nie przeszkadzam. Darek wcześniej się pochwalił, że troszeczkę pieniędzy na stole leży. Tak. A wszyscy wiem, że fotografia to dość drogie hobby, chyba równie drogie co robotyka, może nawet i droższe, prawda? Znaczy może tak, jak już ktoś wchodzi bardziej swoją pasję, to na pewno ten budżet musi troszeczkę dzielić i te przyjemności czasem są mega droższe niż się rodzinie wydaje. Ale zawsze jest, trzeba mieć te argumenty, które pozwolą nam przekonać resztę rodziny, że to naprawdę się przyda. Słuchajcie, jak to się wszystko zaczęło i dlaczego fotografia i dlaczego fotografia w szkole? Ostatnio popełniłem taki artykuł dla tutaj mentora dotyczący fotografii i podstawy fotografii. Zachęcamy na profil Mentor Systemy Audiowizualne i na naszym chyba tutaj też zainspirowani facebookowym profilu ten artykuł jest. No bo oczywiście wiemy, ja właśnie ruszyłem jego światło, bo to trochę raziło. I cały czas zachęcamy do dzielenia się zdjęciami z wakacji. Tak, na bo konkurs trwa. Dokładnie. Słuchajcie, jak to się zaczęło? Oczywiście od pasji. Zawsze te zdjęcia gdzieś tam bardziej moje oko przykuwały, przyglądałem się, no i zaczęła się praca w szkole. Ja chciałbym powiedzieć, że nie jestem aż tak młody, jak tutaj wszyscy mówią, jestem rocznik no już po 30, także to też, ale wyglądamy równie dobrze jak koledzy. Słuchajcie, no troszeczkę tego... Już po 30, nie? A my tu jecha na to. Przejdźmy na grunt szkolny i jak to w szkole wygląda i gdzie tą fotografię w szkole można wykorzystać. Najbliższe i najszybsze skojarzenie, kiedy robimy prezentację o szkole dla szkoły, no to potrzebujemy zdjęć. No i wtedy ładnie to wygląda i przyjemnie dla oka, kiedy mamy zrobione zdjęcia, na których nie widać palca na połowie ekranu, na których ta kompozycja jest zachowana i gdzie to wszystko jest przyjemne dla oka. No i tak to się zaczęło, kiedy jako informatyk zostałem poproszony o zrobienie prezentacji w szkole. Ze zbiorów zdjęć zostały mi dostarczone, no wiem, że nie może to tak wyglądać na podstawie tych materiałów źródłowych, więc postanowiłem wówczas jeszcze wtedy telefonem wykonać te zdjęcia. No, prezentacja przyjęła się, wszystko się podobało, ale oczywiście no, ja nie byłem zadowolony. Ja uważałem, że to nie jest to, co powinno być i jak te zdjęcia powinny tą szkołę reprezentować. Namówiłem tutaj najbliższą mi osobę, moją małżonkę, że jednak ten zakup aparatu już lepszego przyda się nie tylko do szkoły na użytek szkolny, ale także na użytek prywatny. No jesteśmy w takiej sytuacji, na pewno każdy z was też w swojej szkole ma taką sytuację, że często korzystamy z własnego sprzętu w szkole. Fotografia, profesjonalne, półprofesjonalne aparaty wymagają od nas dużych środków finansowych, a naszej szkół publicznych no nie stać na to. Często w niektórych szkołach są jeszcze takie aparaty na klisze, no i co? No i z tego trzeba korzystać i wtedy nauczyciel wykorzystuje własny, prywatny sprzęt, własne środki na rzecz szkoły. Tutaj Jacek pokazywał szkołę, w której były osobne sala do kulinariów, do teatrów. To jest po prostu mega niesamowity źródło inspiracji, które można wykorzystać dla mnie, na przykład jako fotografa, gdzie można zrobić studio fotograficzne, można się pobawić właśnie ze światłem w tej sali teatralnej i pokazać też dzieciakom, że jeżeli nie mamy
finansów, środków finansowych na poważny sprzęt, to komórką i telefonem wykonamy świetne zdjęcia, jeżeli poświęcimy troszeczkę uwagi i damy przykład naszej młodzieży o podstawie fotografii, co jest ważne w tej fotografii, a sami zobaczą, że ich zdjęcia z telefonów komórkowych stają się o wiele lepsze niż przykładowe pstrykanie z wakacji, bo to też musimy sobie oddzielić, co jest zdjęciem, a fotografią, tak? Fotografia jest elementem już zaplanowanym, wiemy, co chcemy, czyli przed kliknięciem tego spustu my wiemy, co chcemy zrobić i jak to się wszystko ma wizualizować na naszym przysłowiowym ekranie. No i słuchajcie, właśnie, no prezentacje, później wszelakiego rodzaju reportaże szkolne, kiedy w każdej szkole odbywają się akademie, różnego rodzaju imprezy. No i wtedy dotychczas tak było, że przynajmniej u mnie w szkole, że łapało się informatyka i z racji z tego, że ktoś jest informatykiem, to często się wydaje, że on tą fotografię musi mieć opanowaną i że po prostu zawsze będzie dobre zdjęcia robił. To tak samo jak mówimy o informatyce, a mówimy o systemach informatycznych, mówimy o robotyce, mówimy o grafice komputerowej, bo ja też zanim zacząłem się bawić fotografią, wcześniej robiłem grafikę komputerową, wykonałem tą grafikę komputerową, banery, reklamy, ulotki, więc to wszystko tak koloruje i współgra. I dopiero później, kiedy mamy tą możliwość, kiedy dyrekcja nam daje możliwość właśnie pokazania swoich pasji, swoich umiejętności i przeniesienia na grunt szkolny, to zaczyna bardzo fajnie współpracować. Ja też administruję stronę internetową szkoły. Wykonuję różnego rodzaju ulotki reklamowe, czyli gdzieś to prywatne doświadczenie ze składu druku DTP, z przygotowania plików wielkoformatowych. Musimy sobie teraz uświadomić i tutaj koledzy doskonale wiedzą to z gruntu swojego, że nauczyciel informatyki musi też znać podstawy projektowania, wizytówki. Szkoła musi być też takim dobrym punkcie menadżerem, czyli musi pokazywać się z jak najlepszej strony, jeśli chodzi o strefę wizualną. To przyciąga. Jeżeli wchodzimy, oglądamy na strony szkoły, no to w drugim w kolejności po informacjach jest galeria szkolna, tak? Każdy przegląda, rodzic, babcia, dziadek przegląda galerię szkolną, no i tutaj mamy duże pole do popisu, żeby pokazać, że jednak u nas w szkole są nauczyciele, którzy znają się na fachu i którzy swoją pasję, swoją inspirację przenoszą na druk, znaczy na druk, patrz już o druku 3D mówię, przenoszą na grunt szkolny. Także jeżeli u nas w szkole było 50-lecie, no to byłem fotografem, projektowałem wizytówki, projektowałem ulotki, jakiegoś różnego rodzaju identyfikacje wizualne. Łukasz wcześniej w swojej prezentacji pokazywał nam screeny gry komputerowej, ale te screeny i gry komputerowe, te grafika, to Łukasz też wykonuje sam, to nikt go na żaden kurs nie wysłał. On też łapał to doświadczenie, tak jak Jacek mówił, życie prywatne nauczyciela, który chce coś więcej zrobić, łączy się cały czas, tak, Jacku, cały czas musimy, w domu się nie kończy, tak, nie zamykamy drzwi i to już jest koniec, tak, idziemy gdzieś tam z tymi pomysłami, jak to rozegrać, tu się poduczyć, tam się poduczyć, prób i błędów, żeby potem tym dzieciakom na kole fotograficznym, kole z grafiki komputerowej, dzieciaki Photoshop, Illustrator bardzo chętnie, ale też chcą mieć nauczyciela, chcą mieć osobę, która wie, jak to robić. I ja zawsze powtarzam na lekcji informatyki, kiedy mamy takie luźniejsze tematy, że no, troszeczkę czasu zjadłem na tym, żeby nauczyć się, jak porządnie do druku wizualnie wydrukować i dostarczyć do drukarni wizytówkę, czy jak powinna wyglądać odpowiednia kompozycja fotografii. I dzieciaki to bardzo fajnie wykorzystują, bo wiedzą, są świadomi tego, że mają nauczyciela, który nie jest takim
przysłowiowym belfrem, który nam się kojarzy z lat naszej młodości, który przyjdzie, powie na tablicy, zrobi co trzeba, dzwonek, dziękujemy, do widzenia. Często poświęcamy swój czas, nawet na przerwach, na 20 minutówkach. Gdyby nie te dyżury, to podejrzewam, że większość z nas nadal by siedziała w sali i mówiła dzieciakowi, słuchaj Kasiu, jeszcze to, a Kasia przychodzi za dwa dni, proszę pana, takie zdjęcie zrobiłem, czy to jest dobrze, czy to, no wtedy się mówi, o, za dużo góry, trochę zielonego, także mnóstwo rzeczy jeszcze mógłbym tutaj mówić, ale no czasu brak, Sylwek też ma sporo rzeczy do powiedzenia, ja bym chciał jeszcze tutaj o tym sprzętem, który no nie widać, to jest jeden aparat, Tu mamy drugi, także no, różnego rodzaju światła, softboxy, jak z każdą pasją. Czy jesteśmy muzykiem i mamy perkusję, to zawsze mówimy jeden werbel, jeden talerz. Tak, można sobie ćwiczyć. Po 4 godzinach reportażu ślubnego czuję się w nadgarstku. Ja właśnie chciałem się zastanawiam się, takie pytanie do ciebie jako fotografa, półprofesjonalistę. Jak tym selfie robić? No wiesz co, z tej odległości akurat przy tym obiektywie nie za bardzo, przy tym krótszym... Dałoby radę. Ja się zastanawiam zawsze, po co ludziom więcej niż jeden ten aparat, ale ja wiem, jak się rozładuje jeden, to się wyciąga drugi, albo się, żeby nie zmieniać szybko obiektywu, bo nie zawsze jest czas. Tak, to, o właśnie, to trzeba mieć dwa, bardziej skłaniam się ku drugiej opcji, kiedy mamy reportaż ślubny bądź sytuację reportażową i wiemy, że to się wszystko dynamicznie dzieje, a chcemy mieć ujęcie i z bliska, i z daleka, no nie mamy czasu na przekładanie obiektywu, przepinanie, bo też to jest troszeczkę czasem no, ryzyko. Upadnie, przewróci się, zabrudzi, także dwie puszki, no już tak fachowo powiem, to jest świetna sprawa. Ja sądzę, że kiedyś zrobiłem webinar, gdzie będzie poświęcony całkowicie fotografii i wtedy jak najbardziej będziesz nam dawał poradę. Ja chciałem wam pokazać tylko jedną rzecz, którą trzymam w ręku, to broń Boże nie jest żaden telefon, ani... cienie do powiek, aczkolwiek tak troszeczkę wygląda. Słuchajcie, żeby powiedzieć, pokazywam, jak bardzo Darek tutaj jakby jest w tej tematyce, to Color Checker się to nazywa. Przeczytałem teraz, naprawdę ja widziałem to kiedyś na filmach, natomiast Darek ma coś takiego, to można przełożyć, nie chcę nic popsuć, bo jak powiedziałeś cenę tego, to po prostu ja się boję. Natomiast tak jak, o właśnie, a to chyba balans bieli. Jak mi kiedyś Darek robił zdjęcie, to rzeczywiście najpierw kazał mi stanąć z tym, ja pamiętam, czekaj, przełóż to na tą drugą stronę, żeby ci nic nie uszkodził, bym się nie wypłacił, nie zarabiał aż tyle. I trzeba było tak stanąć i popozować, on coś tam sobie ustawił i tak dalej. Tak więc fajnie i na pewno to, co chciałem pokazać tym webinarem dzisiejszym, tak, zanim przejdę już do moich opowieści, to, że właśnie nasze pasje takie, które sprawiają nam przyjemność, mogą być przenoszone na grunt szkolny, ponieważ ktoś kiedyś powiedział, żeby rozpalić uczniów, trzeba samemu płonąć. No, to jest idealna chyba tak naprawdę sytuacja, kiedy my, będąc czymś zafascynowani, tak, zainteresowani, przenosimy te nasze zainteresowania do szkoły i wciągamy naszych uczniów. Jeżeli chodzi o fotografię, ja też się trochę... Znaczy... Poczekaj, ja ci powiem, bo nie wiem, czy ty to wiesz. Fotografią też się swego czasu trochę interesowałem, lustrzankę posiadam do dzisiaj. Zresztą wszystkie zielone szkoły i tym podobne rzeczy u mnie w szkole były fotografowane przeze mnie. I jeden z moich uczniów którego pozdrawiam, nie szkolnych, ale takich prywatnych, Bartek Woliński, jest teraz profesjonalnym fotografem i fotografuje między innymi dla Red Bulla i międzynarodowych gazet związanych z jazdą MTB. O. Tak więc pozdrawiamy Bartka. Ja jeszcze na chwilę... To przykład tego tylko, że pasja może przerodzić się, słuchajcie, później w zawód. Tak słuchajcie, naprawdę. Z fotografią obecnie można powiedzieć, że jest o tyle łatwo, bo że dzieciaki mają ten aparat cały czas przy sobie. Niektórzy nawet no, w nocy śpią, bo mówię tutaj o telefonie
i warto im wskazać ten też odpowiedni kierunek robienia zdjęć i wykorzystywania tego aparatu nie tylko do selfie, ale nawet właśnie poprosić, słuchajcie, jest akademia szkolna, zróbmy fotografię, zróbcie reportaż, zróbcie i wybierzemy 10 najfajniejszych zdjęć z tego reportażu, wykonanych właśnie telefonem komórkowym. A to się też sprawdzi, szczególnie gdzie kiedyś był taki webinar, gdzie była rozmowa dotycząca, czy warto wykorzystywać telefon w szkole, czy go wyłączyć, czy lepiej, żeby dzieciaki wykorzystywały. I to jest właśnie ten przykład wykorzystywania tego telefonu w służbie edukacji. Dokładnie. No dobra, słuchajcie, żeby was nie trzymać, idziemy dalej. Ja jako gospodarz zostałem na samym końcu. Z każdym z chłopaków mam coś wspólnego, ponieważ te zainteresowania gdzieś tam nam się przecinają, ale te osoby, które mnie znają, wiedzą, że jestem na co dzień anglistą, uczę języka angielskiego, tak jak między innymi Jacek. I to chyba takie zaraźliwe u anglistów, bo jeszcze mogłem Michała zaprosić wróbla, którego pozdrawiamy z Lublina, ponieważ on też zajmuje się robotami. Co z tymi robotami ci angliści mają? Więc ja zaczynałem 6 lat temu i chciałem wam pokazać film. To akurat jest Łukasza, ja szybciutko wrzucę swój filmik. Chciałem pokazać wam film, jeden z filmów z takich początków moich, jak to się zaczynało. Dawno, dawno temu powstał taki program, nazywał się Mistrzowie Kodowania. Ja w tym programie brałem udział jako na samym początku jako uczestnik. Później zostałem jednym z 38 szczęśliwców, którzy zostaliśmy trenerami i tak rozpoczęła się moja podróż do dzisiaj tak naprawdę i ta pasja robotyką. Słuchajcie, tu na zdjęciu widać pierwszego robota, który w odróżnieniu od na przykład robotów Jacka, Jacek też, no, o ile dobrze, to nie jest Loki, od razu mówię, wydawał swoje pieniądze. Natomiast ten robot, słuchajcie, gdy został kupiony za moje własne pieniądze. Naprawdę kupiłem robota, uzbierałem, kupiłem robota i zabrałem go do szkoły tylko po to właśnie, żeby prowadzić, słuchajcie, z nim zajęcia. Tak więc robot to w ogóle barter, robot, nic się bodajże tak to nazywało. I to robot pochodzący, słuchajcie, z firmy Makeblock. Oni już go nie produkują, bo to naprawdę 6-7 lat temu. Natomiast wierny chyba Makeblockowi pozostałem do dzisiaj, ponieważ między innymi tu nawiążę do Łukasza, do CEMI, takie roboty można w CEMI dostać. To się nazywają, to są emboty. I takie emboty, no między innymi ten embot jest ze mną od ładnych chyba 4 lat tak naprawdę. Tu pozyskałem już pieniądze szkolne na te roboty, a ostatnia moja zabawka, o czym na pewno część z was wie, to są między innymi roboty Cody Rocky, które wykorzystuję w szkole właśnie na zajęciach. Natomiast słuchajcie, wspominałem wam o tym, że jestem wielkim pasjonatem, jeżeli chodzi o tworzenie rzeczy, budowanie i różnie to w szkole bywa, tak naprawdę w większości jednak skupiamy się na tym podręczniku, na tych takich umiejętnościach, ćwiczymy mózgi, a nie ręce i ja jednak jestem takiego zdania, że powinniśmy także ćwiczyć możliwości manualne, a także wykorzystywać nowe technologie. Ponieważ jest z nami Karli Tanek, czyli Karli Antek, już poprawnie, ta poleciałem szybciutko po coś, po jedną rzecz, którą mam w domu, jeden z projektów takich, w których pomogła nam Karolina, za który bardzo dziękuję i od Karoliny mam między innymi wydruki do projektu, który był tworzony mianowicie do ramienia robotycznego, opartego na 4 serwomotorach, wydruk tak jak już wspomniałem wcześniej z drukarki 3D, Karolina tutaj pomogła. I słuchajcie, pokażę troszeczkę bliżej, tu możecie zobaczyć taki mikrokontroler, który nazywa się HaloCode, naprawdę fajna zabawka, kosztuje 90 zł, więc podpięte to wszystko zaprogramowane w Scratchu trójeczce. I to jest przykład tego, że rzeczywiście te nasze zabawki bywają drogie, takie gotowe roboty potrafią kosztować, tak jak na przykład Embot czy Cody Rocky, to już jest z rzędu 500 zł, więc rzeczywiście trzeba poszukać tych pieniążków
postaci jakichś grantów, na przykład tak jak CMI, czy chociażby lokalnej gminy i wspierania, ale w przypadku takich mikrokontrolerów, tak jak HelloCode, MicroBit i tak dalej, możemy spróbować albo zrzucić się, na przykład tak zagadać z uczniami, z rodzicami, albo po prostu czasami odmówić sobie dobrego wina lub dwóch i na przykład kupić taki mikrokontroler, tak żeby coś się nauczyć, coś pokazać. To tak naprawdę robotyka, ale o tym było, więc nie będę się rozpowiadał. Ale jesteś też nauczycielem angielskiego. Ale jestem nauczycielem angielskiego, natomiast rzeczywiście jestem robotyką długo związany, jestem ekspertem. Natomiast tak jak ja, co lubię podróżować i zawsze jak podróżuję, robię zdjęcia, choć powiem szczerze, że lustrzankę porzuciłem na rzecz smartfona, jednak jest to wygodniejsze. Jest to szybsze, smartfona mamy i kamerki sportowe, których używam do robienia zdjęć. Natomiast nawiązując troszeczkę do naszych gości, a teraz do Darka, chciałbym wam pokazać jedną z moich, może pasja to jeszcze za dużo powiedziane. Ja chciałbym powiedzieć, ja też takie coś chcę mieć i odkładam i zbieram, bo jedno z drugim się bardzo łączy i no, już, że tak powiem, wstępne kroki w rodzinie, w domu tak? robiłem. Poczynione. Ja tak specjalnie troszeczkę za kadry jestem, bo ja sięgnąłem, Jacek jeszcze nawet nie wiesz, co ja tam wyciągnę. Natomiast słuchajcie, zawsze wspomniałem o tym, że właśnie to też przekładanie pasji niekoniecznie na zdjęcia z uczniami, ale na przykład w celu nawet promocji szkoły, to o czym wspominał Darek, czyli dobre zdjęcia, dobre ujęcia. Tak ja zawsze kręciłem filmy z zielonych szkół, z wyjazdów, które promowały zarówno szkołę, bo tym się szczycimy, tymi wyjazdami. No Jacek na przykład ma Erasmusa, u nas niestety jeszcze do tego Erasmusa nam troszeczkę brakuje doświadczenia i zapału. Ale chociażby takie wyjazdy na wycieczki szkolne czy inne rzeczy, to fajnie wykorzystać takie umiejętności. I pokażę wam jedną z moich zabawek, bo jako duży chłopiec to tak naprawdę te zabawki tylko stają się droższe. Więc nawiązując do tego, zdjęcia można robić, aczkolwiek ja jestem człowiekiem, który woli filmować i tak to kręcę sobie filmy amatorskie. Między innymi na razie właśnie przyrodnicze i ukazujące zakątki mojego mikroregionu, jakiegoś województwa świętokrzyskiego, powoli, może nawet będę tu udostępniał. Lokalny patriota. Lokalny, ale oczywiście, że patriotem, tak, bo nie wiem, czy wiecie, ale często jest tak, że dzieciaki nie wiedzą, co jest w najbliższej okolicy. I słuchajcie, i latam sobie takim małym maleństwem, które potrafi nagrywać filmy w 4K. Tak więc jedno z hobby, które liczę na to, że może kiedyś uda się przenieść do szkoły, aczkolwiek lataliśmy dronem tak. dawno temu w szkole, powiem wam, z MakeBlocka, był taki na Bluetooth i wtedy go składaliśmy, programowaliśmy i nim lataliśmy, on był w miarę bezpieczny, aczkolwiek nie spotkałem się do tej pory z zajęciami z dronami w szkole, być może dlatego, że są to zajęcia dość chyba ryzykowne przy szkole tak, podstawowej. Tak, ale nie wiem, czy też się wiąże w danej szkole, jeżeli mówimy o lataniu dronem, pewne strefy, w ogóle można no ten tak. dron uruchomić tak. i latać, także no, a latanie w pomieszczeniu na dużych holach wymaga dużej umiejętności i od sprzętu z czujnikami, a taki sprzęt, no, tak kosztuje jak już swoje. Powiedzieliśmy, nie jest tani. Aczkolwiek, tu nawiążę do Jacka, Jacka wtedy nie byłeś, ty byłeś na innych warsztatach w Grecji, natomiast ja byłem wtedy na takim projekcie, to był warsztat, gdzie pan pokazał, jak zbudowali właśnie w Grecji własnego drona. Od podstaw tak naprawdę i to też były bardzo ciekawe zajęcia, one mnie zainspirowały do tego. Ja to tylko doczytam, bo komputer tak. Aha, no tak, Ukalitanek tam pisze, że... Ale w ogóle zajęcia z dronem, bardzo chętnie bym do takich przystąpił, jeżeli jakiś, może nas przyszły organizator jakiegoś takiego, takich zajęć, firmy, list, które... Nie, tak. wystosujemy list do... My jesteśmy na dworze, właśnie coś wleciało, tak. Darka jakaś macie coś, może wystosujemy do ministra, żeby na przykład takie zajęcia rozwijające... Już jest dwóch, którzy chętnie by poprowadzili takie zajęcia. Filmowanie. Filmowanie z drona, o, trzech. I na pewno Łukasz by był czwarty i podejrzewam, że osoby, które nas oglądają, chętnie by były do takiego projektu przystąpiły. Zresztą, no nie oszukujmy się, drony i cała ta technologia to jest coś, co nasi uczniowie obcują bardzo często na co dzień. Dla nich internet dzisiaj to jest jak woda w kranie, ono musi być.
telefon musi mieć cały czas przy sobie, komórka, aparat. No my jesteśmy jeszcze z tego czasu, chociaż niektórzy mówią, że są starsi, gdzie pewnych rzeczy no nie było i no ja jestem, mój drogi, sprzed stanu wojennego, może tego nie widać, ale to dlatego, że w Turcji w basenach Kleopatry się kąpię regularnie, także polecamy. Te zajęcia z dronem naprawdę właśnie inspirujące mega, bo tu można połączyć fotografię, latanie, przyrodę, w ogóle krajobraz, no i umiejętność poruszania się samym sprzętem i technologią sterowania. No przecież są teraz szkoły, które kursy pilotażu dronami. Właśnie, bo notabene tego pewnie nie wiecie, od lipca w Unii Europejskiej nastąpiła pewna mała zmiana, że tutaj Doroty, nie, my wszyscy młodzi jesteśmy, nastąpiła pewna mała zmiana, że latanie w ogóle dronami wymaga licencji tak, i tak, tak będzie tak, trzeba tak zdawać egzaminy. Natomiast słuchajcie, jeżeli powstają takie szkoły, gdzie są kierunki na przykład jak disco polo, to jest coś ciekawym pomysłem. Pozdrawiamy Białystok i Bońki i dyrektora Falkowskiego, znajomego, właśnie z Moniek. Natomiast dlaczego by nie takie kierunki jak właśnie operator drona? Dość tak naprawdę przyszłościowy. Żołnierze w wojsku są osobno szkoleni żołnierze właśnie jako operator dronów, także od najmniejszego nie ma problemu. My na pewno byśmy chętnie tak, takie zajęcia tak poprowadzili, jeżeli takie tak by były. Zresztą przecież sądzę, nie powiem tego głośno, że chyba nawet nie musieliby nam za nie zapłacić. Wystarczy, by dali tak, nam tak odpowiednie zabawki. A właśnie, a dron to też jest różnica, bo chciałbym, żeby wspomnieć szczególnie te drony tak zwane komunijne. Ja osobiście nie jestem za rozwiązaniem dawać dziecku drona za 200-300 zł, który zaraz straci zasięg i więcej narobi szkód, nie daj Boże, otoczeniu i sobie. Także to też odpowiedzialność, ale gdzie mamy tej odpowiedzialności nauczyć, jak nie na takich właśnie zajęciach na przykład? Jak w szkole. No właśnie, słuchajcie, ale to już my schodzimy z tematu dronów i będziemy powoli kończyć i taką konkluzję. Sądzę, że pytanie retoryczne, czy warto przenosić własne pasje na grunty szkolne. Możecie napisać tam w komentarzach, jak uważacie, czy jednak skupiamy się, bo wiemy, że nas będą teraz gonić, pilnujemy podstawy programowej i chodzimy, robimy swoje. No, Jacek, jak myślisz? No oczywiście, że warto. Tak jak powiedziałem wcześniej, to słychać mnie? Tak, tak, słyszymy cię. Śmiało. To oczywiście, podstawę programową, ale można robić pewne rzeczy po pracy, że tak powiem, po realizacji podstawy, zajęć dodatkowych, tak, zajęć jakichś tam kreatywnych. Oczywiście, że warto, to u nas to jest tak, na przykład tak jak pokazywałem, że dzięki temu, że daliśmy wolność w działaniu naszemu uczniowi, był kreatywny, stworzył swoją drukarkę, to tak samo jest ze mną, ja dostałem jakąś tam wolność, przestrzeń do pracy, dzięki temu ja się rozwijam, tak samo z uczniami, tak, im więcej tej wolności i zarażamy jakąś pasją, zainteresowaniami, tym większe są na tego efekty. No tak to jest właśnie u nas, z tymi robotami to też tak jest u nas, że przez to, że mamy te roboty, uczniowie też prywatnie zaczęli kupować sobie roboty, tak, zainteresowali się tym. Rozmawiają, pytają mnie, panie Jacku, kupię takiego, a co kupić, nie? No fajnie, to jest fajne, tak? To nie ma jakiegoś takiego ciśnienia, to jest wszystko na takim luzie, nie? I właśnie o to chodzi. Właśnie, Jacek, nawiązując do tego pytania, zachęciliśmy uczniów do robotyki i nagle otwiera się taka przestrzeń półprywatna, nauczyciel, uczeń, kiedy rozmawiamy o technologii. A widział pan filmik na YouTubie, taki tak, nowy robot wyszedł, albo nowy tak, aparat, tak, albo czy ten obiektyw, tak? Czyli zamykamy tą taką ścisłą barierę tak, nauczyciel kontra uczeń, a zaczynamy wspólnie pracować z pasją, rozwijać się i my, to nie jest tak, że my zawsze wszystko wiemy. Często jest tak, że uczeń właśnie, tak jak mówisz, w robotyce zobaczył jakiś nowy filmik, może nawet czasu nie mieliśmy na to, żeby go zobaczyć, ale pojawia się jakaś nowa technologia, nawzajem przekazujemy sobie wiedzę i to jest fajne. Tak. Są tu nowe relacje, tak? Ja jeszcze nawiążę do tego, co Jacek powiedziałeś, że świetnie właśnie i taka będziemy tak to sugerować dyrektorom, jeżeli nas
oglądają lub zobaczą nas na nagraniu, które oczywiście będzie, żeby rzeczywiście tą wolność pozostawiać. Ja zawsze powtarzam, że jak patrzy pani dyrektor Czangielskiego, jak nie patrzy, robię z dzieciakami wiele innych rzeczy i naprawdę mógłbym tu godzinę o tym opowiadać. Natomiast nie zawsze też to musi być nasz czas dodatkowy, ponieważ takie jak w moim przypadku, na przykład robotykę, programowanie dość łatwo jest połączyć z językiem angielskim i szczególnie w młodszych klasach, kiedy zabieram na przykład Kodi Roki do klasy pierwszej, drugiej i dzieciaki bawią się robotem, poznając nowe słówka, tak? Czy chociażby wykorzystuję takie gadżety jak Smart Floor z pakietem do języka angielskiego na zajęciach z pierwszakami, czy starsze klasy uczyły się programować po angielsku, no bo nie wiem, czy wiecie, ale wszystkie języki tak naprawdę już te takie tekstowe, bardziej zaawansowane, to jest nic innego jak tylko język angielski, więc warto to łączyć i w przypadku angielskiego można wykorzystywać, w przypadku przyrody na przykład, czy historii, można wykorzystywać fotografię, tak? W przypadku wielu przedmiotów AR and VR, tak naprawdę to, co pokazuje na co dzień Łukasz Gierek, też jest do wykorzystania. Mamy ogrom aplikacji, mamy całe platformy. Faktem, że niestety brakuje jeszcze takich funduszy szkolnych na to, żeby na przykład takie licencje wykupować. Sądzę, że doczekamy kiedyś tych czasów, szczególnie, że już na zachodzie, w takich krajach jak Finlandia czy Wielka Brytania, szkoły widzą potrzebę kupowania takich subskrypcji. Tak, ja tutaj mówię, na przykład jak powiedziałem o Adobe, w większości uczniów 7, 8 klas ma swoją tą licencję Photoshopa na komputerze i chętnie by przyszli na takie zajęcia szkolne, no ale no niestety w szkole no, nie mamy takich możliwości. Ja nie mówię, że GIMP jest zły, GIMP jest gorszy, ale jednak jeżeli uczymy już profesjonalizmu, to od początku. Ale właśnie, że pracujemy dzień w dzień na Lightroomie czy Photoshopie. A rzeczywiście ten GIMP chyba Painta zastąpił, bo co patrzę podręczniki do informatyki, to tak, ten GIMP jest występuje. Dobrze, słuchajcie, my was nie trzymamy dzisiaj. Dziękujemy wam bardzo za udział w tym specjalnym, wyjątkowym, wakacyjnym webinarze. Jacku, dziękuję ci. Być może z Jackiem się zobaczymy, bo ja wybieram się do zachodniopomorskiego, będę przebywał tam od 10 sierpnia, tak więc spodziewajcie się, bo coś mi się wydaje, że jakiegoś live'ika zrobimy na grupie Zainspirowani. Tak naprawdę, ja mówię, skąd ten live'ik, za czym się zastanawiacie, czy mogę powiedzieć, bo w sumie jeszcze nie wiedzą, ale ja tam postanowiłem odwiedzić mentora w ich nowej siedzibie, więc może jakiś za kulis ich pracy coś pokażemy wam, jak powstają na przykład takie rzeczy jak pracownie językowe, co jest dość fajnym rozwiązaniem. Nie wiem, czy macie u siebie w szkole, jeżeli ktoś uczy języków obcych, czy chociażby inne rzeczy, ale to jakby zobaczymy. Udostępniam, słuchajcie, wam linki do zarówno tu, jak i na profilu mentora do certyfikatu, tak więc możecie sobie pobrać. Szybciutko jeszcze tylko zobaczę, czy aby na dostępność dobrze ustawiłem, bo wiecie, tu mnie Darek zagadywał strasznie przed tymi. Tak. Żeby... W końcu z Radomia jestem, to wiesz. Okay. O właśnie, każda osoba mająca link może edytować. O, już słuchajcie, zaktualizowałem, tak więc powinno wszystko działać. Bardzo wam dziękujemy, no i zapraszamy od września na czwarty sezon tak naprawdę Mentorowych Inspiracji, a jeżeli szukacie szkoleń darmowych, to możecie śmiało pisać do mnie, czy między innymi do Jacka, i polecamy wam seminaria kontaktowe e-twinningu. Jako ambasadorzy e-twinningu to jest świetna okazja, żeby uczyć się nowych rzeczy. Sami też jeździmy, nie tylko jako prelegenci czy eksperci, ale czy ambasadorzy, ale tak naprawdę jako uczestnicy, ucząc się nowych rzeczy. I e-twinning notabene też potrafi, jakby jest takim pomostem do realizacji prywatnych zainteresowań, bo możemy znaleźć drugiego takiego pasjonata, wariata, z którym zrobimy wspólnie projekt i to wszystko przepuścimy przez te ścieżki edukacyjne, tak żeby było w pełni legalnie i
fajne rzeczy z tego wychodzą tak naprawdę, prawda Jacku? A później można trafić do tej publikacji, pojechać z kimś poznać, kogoś w Atenach, w Irlandii czy w innym mieście, bo naprawdę eTwinning to cała Europa i jest tysiące. I słuchajcie, zachęcamy was, nieważne jakie są przeciwności czasem do realizowania swoich pasji w strefie edukacyjnej. I nie tylko. Tak, także może nawet dzielcie się swoimi właśnie jakieś zdjęcia na grupie. Tak, tak jest. A my wybierzemy i znajdzie się nagroda, przywiozę coś ze Szczecina. Tak więc i wyślemy, jak się podzielicie. Tak więc być może zrobimy jeszcze sobie taki ten, oto mój kod właśnie gania. Te zalety robienia webinaru na dworze, a to się wszystko nagrywa. Być może odważycie się i będziecie chcieli wystąpić na przykład u nas na webinarze i pokazać swoją pasję, to też słuchajcie, możecie śmiało zagadywać, napisać do mnie i taką przestrzeń zrobimy dla was na pewno. Tak więc Jacku, bardzo ci dziękuję. My idziemy się napić wody z Darkiem, bo pijemy, żeby nie było. Tak, zdecydowanie. Dziękuję. Dobranoc. Jurajską ja pijemy. Przyjechałem dzisiaj wracam. Na ten tak więc. Dziękuję wam bardzo. Mam nadzieję, że udało się pobrać certyfikat. Jak nie, to zawsze możecie zagadywać. Tak więc do zobaczenia. Jacek, cześć. Cześć.